poprzednim odcinku Robinsonów. Do Rabki Strój przybyło 16 uczestników, którzy już w pierwszym wyzwaniu stanęli w szranki. Miałem wrażenie, że to jest takie po prostu nastawienie naprzeciwko sobie, o Boże, ten mi zbił jak, to ja teraz muszę mu zbić 10. Po podziale plemion Tuskinto milczeli. Mamy takie milczące plemię, nikt się nie odzywa. Zaś Flawi miło spędzali czas. Dobra współpraca pozwoliła im wygrać drinki oraz immunitet. Zaś Tuskinto uznało Krzyśka za niepożądaną w plemieniu osobę i wyeliminowało go z rozgrywki. Krzysiu, taka jest wola plemienia. Pozostało 15 osób. Kto odpadnie dzisiaj? Pobyt w pokoju milczenia oznacza podtrzymywanie możliwości na powrót do gry. Powiernicy milczenia nie mogą kontaktować się z uczestnikami będącymi w grze. Codziennie około godziny 22 do pokoju milczenia dołączać będzie kolejny powiernik. Powiernik, który powróci do gry, wyłoniony zostanie na zasadzie wyzwania. Więcej jedzenia! Yeah. Ale jesteście bardzo mało podekscytowani. Pięknie jestem z ciebie dumny. Musztardę! Musztarda, proszę, sorebska najlepsza. Plemienne maty i koce w ręce bierzcie. Trawie jej rozłożycie, kanapkami i sokiem się pokrzepicie. Weselcie się i cieszcie. Problem w tym, że te posiłki, które macie, nie są wasze, ale drugiego plemienia. Wybierzcie tego, komu wszyscy ufacie, kto zaniesie wrogom kosz pełen jedzenia. Ta osoba z przeciwnikami zostanie, by z wrogami się zbratać i zjeść z nim śniadanie. To nie jest jednak koniec nieprzyjemności, choć z drugiej strony ciekawych wiadomości. W koszyku notatka sobie leży, skazana osoba ją przeczyta. Od notatki bardzo wiele zależy, niech nikt nigdy o jej treść nie pyta. Kogo ekipa wybierze, aby opuścił plemię i w dobrej wierze podźwignął brzemię. Zanieść przeciwnikom manatki i poznać treść tajnej notatki. O Boże! Co teraz? O Boże! Musimy wybrać osobę. Co pójdzie tam? Czy ktoś iść? Chcę, bo jestem ciekawy, co tam. Jak przeczytaliśmy Gmail, to od razu się zgłosiłem, bo byłem ciekawy, co jest w tym ruloniku. Jeżeli nie chcecie, no to... Znaczy to jest kurde jedzenie, ja mogę iść. Znaczy no, to będzie tak, że wy i tak będziecie mieć kosz z drugiego plemienia. Znaczy będziemy. To się zamieniają, bo na jedno wychodzi. Nie chcesz tej iść? Ja też bym wziął pierwszy na latkę. Właśnie, ale wziął pierwszy na latkę, tak? No, plemię mnie przegłosowało, zignorowało całkowicie mnie i wysłało Aleksa. Wysima chciała, aby to nie był Konrad. Proponowałem frytę, ale w końcu wyszło na to, że ja poszedłem. W tym mailu było jakby polecenie, żeby wybrać osobę, której najbardziej ufamy, żeby ta się przesiadła do innego plemienia i zjadać z nim śniadanie, żeby się z nim zbratać. Michał zaproponował Basię, ale jeszcze pierwszy pomysł, żeby nie ufał na tyle Basi, żeby ona poszła tam sama. Mi się bardzo ta propozycja nie podobała. Ale że w ogóle też nikt się nie odważył na to, żeby zaproponować nikogo innego, więc myślałam, że możemy zrobić losowanie. Okej. Okay.
Okej, okay, to ja mam iść. I wylosowana została Asia, która dostała tajemniczą karteczkę. Jeśli w trakcie pikniku zachowasz całkowite milczenie, będziesz mógł poznać ukrytego immunitetu położenia. Jeśli w trakcie pikniku zachowasz całkowite milczenie, będziesz mógł poznać ukrytego immunitetu położenia. Będę musiał milczeć. I... Ej, no to jest super. To jest świetne, tylko drugie plemię uzna mnie za jakiegoś czubka. Nie możesz się odzywać. Co? Kasiu! Bananowy. Nie. Smacznego. Aśka. Więc tutaj proszę, karby. Kresby świata. Karby świata. Boże, musztarda sarebska. No. I w sumie nie wybrałam tej wskazówki do AI. Tak jakbym mieć czas, cały czas to raz, żeby było podejrzane, a poza tym to bym też była, potem w moim planie miałabym taką pozycję, że no, bo coś tam, bo on milczał, bo miał coś dostać, a ty też milczałaś, no to pewnie i w ogóle to może cię wywalimy następnym razem. Coś się stanie, jak się odezwiesz? Coś złego? Ale dla ciebie czy dla nas? Dla nas? Dla ciebie? Kalambury! Smacznego się mówiłem. Nieśmiało. No. Piknik z Aleksem był co najmniej dziwny. No w sensie bardzo dziwnie było się integrować z osobą, która nie może nic powiedzieć. Mogę zrobić całą. Kogo dzisiaj wyrzucacie? Może nie. Kogo? Nie. Asia była trochę nieśmiała na pikniku. W sumie to jest zgodne z jej osobowością, tak myślę, że nie jest taka super wygadana, ale to w porządku. Możesz powiedzieć, nie? Nawet tam nam możesz zaufać. No, wiadomo. Co tam, Joasia? No nie krępuj się, no opowiedz mi. Jakie masz stosunki z spełnieniem? Tam Aleks pewnie wszystkie proteczki odbił. No, Aleks to wiesz, tam zaraz powie wszystko wszystkim. Szczerze mówiąc, to było tak dziwne, bo ja miałem milczeć, oni się o tym od razu dowiedzieli. No i w sumie też milczeli i była taka atmosfera, że albo nikt nic nie mówi, albo nagle Ashley, a możesz krzyczeć? Krzyczeć też nie możesz? Uczuję. Śpiewać możesz? Możesz, śmiało. Zaśpiewam. Aha, że nie umiesz. Czy to, co wy dostaliście do przeczytania, ma jakiś związek z zadaniem immunitet? Wszystkie ręce w górę. Coś? Przyszedł do nas Aleks, bo został wybrany przez tamto plemię i przez całe śniadanie milczał. Na widoku wszyscy macie coś, czego nie używacie. Kółko zęby metalowe, do użycia wciąż gotowe. Na górze jest pomieszczenie, ciągle zamknięte, nieduże. Gdy zęby w zamku umieścisz, to oczekuj dobrych wieści. Ja stwierdziłam, że nie będę przy wami ukrywała nic i nie wiem, czy mi się to opłaca, ale to jest ta karteczka, którą dostałam. A nie wiem, czy był dobry wybór, tak nie mam wszystkim powiedzieć, ale skoro i tak nie mam tego HI i nie zdecydowałam się na wybór jego, to więc możecie ją sobie przeczytać. I nie skorzystałam z tej opcji. Więc zaraz pewnie wlecę, ale... Dawaj. Czy ty, w trakcie pikniku zachowasz całkowite milczenie, będziesz mógł poznać ukrytego immunitetu położenia. No, Asia potem przyszła do nas i powiedziała nam właśnie, jaki miała wybór, czym zapracowała u wielu osób z tą szczerością swoją. Właśnie się zastanawialiśmy, jak on tu siedział i cały czas milczał, a ty się tam śmiałaś i coś mówiłaś. I w pewnym momencie... Jak już Asia wróciła, to przekazała nam informację o tym, co było w karteczce. Także tak wygląda sytuacja, nic oprócz tego nie dostałam, więc nadal nie wiem, co za zadanie. Nie, no co? Dziękujemy.
pokazała nam bardzo, że możemy jej zaufać i że chce bardziej być całym plemieniem niż grać indywidualnie. No po takiej akcji jednocześnie może wzrosnąć zaufanie, że o, nam wszystko powiedziałaś, super, to teraz ci będziemy bardziej ufać, albo zupełnie odwrotnie. Stwierdziłem, że jest dobry moment, aby iść na górę. Wcześniej wziąłem klucze do kieszeni, aby już mieć to z głowy. Trochę się obawiam, że nie będę miał dobrej chwili, aby znaleźć ten ukryty immunitet i że będę musiał iść tak przy wszystkich, że na przykład do Steama się spojrzy i powie: Alex, a co ty tam robisz? I nie będę wiedział, co jej odpowiedzieć. Poszedłem na górę, otworzyłem drzwi i znalazłem maskę taką jak indywidualny immunitet, tylko czarną, pod którą było napisane, że fajnie, że gratulacje, wygrałeś ukryty immunitet i bla bla bla, jakiś tam regulamin i taki tam. No ale ogólnie, że wygram ukryty immunitet i to się liczy. Flavi z plemienia Tuskinto wyeliminowany został Krzysiek, który został pierwszym powiernikiem Mikczego. Teraz czas przejść do kolejnego wyzwania o immunitet. Basiu, musisz mi zwrócić tę piękną maskę. Immunitet jest znów do zdobycia. Pierwsze wyzwanie w historii RR, na którym będzie burza. Dzisiejsze wyzwanie jest bardzo, bardzo proste, bowiem opiera się na równowadze oraz współpracy plemiennej. Każdy z Was kolejno zajmie miejsce na długiej równoważni. Następnie osoba stojąca na skraju równoważni musi wyminąć wszystkie pozostałe osoby i dostać się na paletę. Jeżeli to się nie uda i ktokolwiek spadnie, musi przebyć błotnistego karniaka. Ustawcie się na miejsca i zaczynamy. Robinsonowie gotowi? Start! Alex Karniak! Ashley przechodzi. Julia, jedno karny. Dobra. Połóż się na płasko. Do Sima prawie przeszła. Dobra, przeszła. Tak. Jedna ręka. Jedną ręką, jeden pan. Dobra, nieważne. Szybko. Jedna ręka, jeden pan. Trzeba się tam. Julia znowu spada. Dwoma rękami, Julka, wracasz. Dwoma rękami złapaj za granicę. Julia, nie może chcecie się rozsunąć, nie? No dawaj. Julia przeszła dla plemienia Flavi. Betty przeszła. Tuskinto wygrywa. Ojejku, no było okropnie, bo od razu sobie pomyślałam, że no, przegraliśmy po prostu przeze mnie, no i taka była też prawda i że no jestem teraz na wylocie. 3, 4, 5. Tuskinto, gratulacje, wczoraj przegrana, dzisiaj wygrana. Zapraszam po maskę. Dwie najbrudniejsze osoby z plemienia. Becky, Alex, zabierają. Nie macie dzisiaj rady plemienia, jesteście bezpieczni, nikt od was nie napadnie. Flavi, niestety dzisiaj po raz pierwszy spotkamy się na Radzie Plemienia. Ktoś z was dołączy do pokoju milczenia, do Krzyśka. Czeka was teraz deszczowe popołudnie ze strategią.
Wracajcie do domku. Miłego dnia. Oni mają jeszcze kogo wywalać. No nie, no, zawsze. No nie mamy kogo wywalać, bo jesteśmy już naprawdę taką zyskaną ekipą i to jest to nie wiem. No i mnie wkurza, że... Znaczy nie chodzi o to, że zawaliła raz czy dwa, tylko że jakby takie głupie błędy robiła. W sensie typu dwie ręce na palu było takie... Ale no nie wiem, czy do tego chciałbym ją wywalać, że... No. To już jedno zadanie nie zawsze musi świadczyć o... No właśnie. No. Poza tym ten... Jasia siedziała. Z kolei drugiej strony się obecna jest stosunku szczera rano. Bardzo, mi tak to bardzo zapulsowało. Znaczy, ja też miałam przez chwilę takie wow. Żal by mi było naprawdę Asi, gdybyśmy ją wyrzucili, musiałaby spędzić noc z Krzyśkiem. Ale chyba tak będzie najlepiej, bo kogo innego? Michał? Michał też to jest opcja. Ale... Coś tam, Michał jest idiotą, a Asia jest przynajmniej mądra. Okej. Okay. Znaczy, no mi Asia bardzo zapulsowała, tym zrobiła. No dzisiaj, tak, właśnie, dlatego głupio. Chociaż powiedziała, że no może przez to odpadnę, no to może odpadnę. Ogólnie sytuacja jest taka, że była wersja, żeby wywalić Asię i jakieś tam 3 albo 4 osoby za tym poszły. Ludzie się zastanawiają, czy ciebie nie wyrzucić. Ojej, to tak jest. W sensie, no, znaczy jest taki, nie tak, że chcą bardzo, tylko że mają takie rozważania. Odpadła, moja pierwsza rozmowa z Joasią to był prawie monolog, bo ja mówiłem, a ona nie. Znaczy, ja ci mogę powiedzieć tak, że ja nie mam zamiaru tu wygrać. Nie masz zamiaru wygrać? Tak? Nie. To słabo trochę. Powiedziała, że ona nie chce wygrać tej edycji. Ja nie chcę wygrać tej edycji. I wtedy uznałem, że ona jest głupia po prostu. No sorry, no co ona to robi, jak tak ten... I sprawa jest taka, że na tę chwilę mi się wydaje, że możemy wywalić albo Julię, albo Asię. Moja strategia na dzisiaj była pójść bezpiecznie za plemieniem. Moim zdaniem albo Jasia, albo Julia. Potem się w sumie okazało, że Michał jest jeszcze głupszy. Może powiesz jakieś za i przeciw, jeśli chodzi o wywalenie cię, Julii. Rozmawia z Jasią była dość... potrzebne dla mnie, żeby zrozumieć i dokonać wyboru, ponieważ mieliśmy wybór między Jasią a Julią. Rozmawiałam z Asią. Co? I podobno podszedł do niej Michał. Mhm. I powiedział jej, że podała mu argument, dlaczego ma głosować na Julię, a nie na nią. Aha! Dlatego no. W tym momencie jestem bardziej za Michałem. No bo serio, ale to było dziwne. Takich rzeczy się najmniej robi. Podszedł do Asi i spytał, ej, dasz jakieś argumenty za tym, żeby cię nie wywalił? No i co to w ogóle znaczy? No, jest to ona odpowiedziała. Kurde, no. Znaczy, no. Michał zaczął się przyłączać do każdej rozmowy możliwej i zaczął pierdzielić głupoty takie totalne. Czy coś się zmienia? Szczerze, to raczej nic jeszcze. Raczej nic się nie zmienia. Czyli... Macie jakiś pomysł już? No myślę, że cały czas ten sam. Czyli ty uważasz na Asię. Gadamy sobie z Rajem, on nagle przychodzi. No i mówi, że no to może już ustalimy coś. Tak widać, że już mu się nie chce, że on poszedł coś zagrać, coś zjeść, położyć się, że już mu się nie chce grać tej strategii. Po prostu wyrzućmy Asię i koniec. Takie, no ale to nie jest takie proste, no nie można, tak się nie gra w Robinsonek. No na Asię, tak? Ja bym chciał bardzo Asię. A Kuba tym? No ja też. Też jest ciężko. To jest naprawdę tyle, no. Tylko jeszcze głosy, tak? Ale co? Żeby głosy się... Nie rozumiem cię. Znaczy, no, mogę na Asię, tak? Możesz na Asię? Nie na żadnej. No, myślę, że to jest taki szczyt strategii Michała. Właśnie, kurde, no każdy może na Asia czy Julia. Kubanku. A ja? Starasz się sugerować czyimś zdaniem. W tym momencie, bo sam... No Boże, przestań. Starasz się sugerować, co to znaczy? W sensie, że... Czy, że... No... Przestań. Wyjaśniamy się. Ale aktualnie wybraliśmy z plemieniem Asię. Po prostu, żeby jakoś to ustalić już, bo wszyscy mają dylemat, tak? Co teraz? Nie można było porozmawiać, żeby po 2 minutach nie przyszedł Michał i spytał, co tam? Wszystko jest ustalone?
Wywalamy Asię? Okay. Ja gdzieś sobie stoję z kimś rozmawiam, nagle przychodzi Michał, nie? Po rozmowie ze wszystkimi to stwierdziłam, że nie ma co kombinować i najlepszym wyjściem na tę pierwszą radę będzie jednak Michał. No. I pomyślałam sobie, że chodź do składu na Julię. Julia zepsuła, przynajmniej świeci. Nie, on już nie świecił wcześniej. Nie, prawda! Ej, rozmawiałam przez sekundę dosłownie z Asią i właściwie to była rozmowa, z której wynikało to, że ona nie potrafi grać w PNL, bo strasznie kiepsko się czuje. Strategia Michała polega na tym, że jeżeli ktokolwiek idzie coś porozmawiać ze sobą, coś zaplanować, on wtedy idzie za tymi osobami, nieważne czy są dwie osoby, trzy, cztery, czy całe plemię. Po prostu Michał idzie i chce mieć wszystko pod kontrolą, po prostu patrząc na to, co się dzieje. Bo ja się tak chciałam spytać, czy masz jakieś typy na głosowanie poza mną, bo podobno jestem na sterowniku bardzo. Znaczy, no, ja tak, żeby przetrwać po prostu chciałbym jakoś tak. No, słyszałem, że no, w sensie... Ja na razie plemienia mam zamiar głosować na Michała, bo w sumie nie mam innej opcji. Czyli nie możemy pogadać, jakie właśnie miały argumenty za Asią, bo jak ja z nią gadałem, to było jeszcze obojętnie. Nie, że nie ma. No właśnie, nikt nie ma. Nie, Asia jest jakby jedną z osób, na które wszyscy chcą głosować, ponieważ... no tak bardzo mało w sensie wnosi jakby do plemienia. Ale że chcę na... No. Cześć. Mogę się przyłączyć? No tak. Co? Wyjdź. W ogóle sam fakt, że przyszedł. Dlaczego? No naprawdę, ja nie rozumiem, jak można tak wejść komuś w rozmowę. Gadałeś coś z Asią? Z Asią? Tak. Tak, i zaszli. I doszliśmy do tego, że jeśli zagłosujemy większą ilością na Asię, to pani Asię. Jak Michał powiedział ze swoje zdanie, że jeśli większość zagłosuje na Asię, to Asia odpadnie. No to po prostu wtedy... Kwintesencja strategii Michała. Witam Was, Flavi, na Waszej pierwszej Radzie Plemienia. Niefajne przeżycie. Już tamto plemię miało do czynienia z Radą Plemienia i pozbyli się z gry Krzysia. Teraz ktoś z Was do niego dołączy jako powiernik milczenia i o tym na początku sobie porozmawiamy. Roju, co sądzisz na temat twistu z powiernikami? No, twist z powiernikami jest na pewno taki też kontrowersyjny trochę, bo od kilku edycji nie było jakby żadnego powrotu. Ashley? Jak wielu z Was tutaj, masz doświadczenie, grałaś już w Robinsonów wcześniej, grałaś też w Nidę. I powiedz mi, czy posiadanie doświadczenia związanego z Robinsonami, w przeciwieństwie do trzech siedzących tutaj osób, czyli Michała, Julii oraz Asi, daje Ci przewagę nad nimi, czy w pewnym sensie oni znają już Twoją grę i mogą wiedzieć, jak grasz? Myślę, że to, że grałam w realnych edycjach, ale za bardzo mi to nie może nie pomaga, ale nie daje mi jakiejś wielkiej przewagi, bo w każdej z nich odpadam dosyć szybko. Michał, ty na przykład nigdy nie grałeś w żadnej edycji. I jak ci idą pierwsze strategie? Mam nadzieję, że dobrze. Ciężko jest powiedzieć, bo każdy może cię okłamać. Nie zawsze trzeba wierzyć komuś w 100%. Kuba, jak oceniasz zdolności strategiczne Michała, Julii oraz Joasi? No, z tego co zauważyłem, to chyba cała trójka podeszła do tego dosyć podobnie. Z każdym kolejnym dniem, no, będą, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że dorównywać reszcie, ale na pewno będą pewniejsi w tym, co robią i zwłaszcza jak, no, jak przetrwają dzisiejszą radę, to już... Z tego co mówisz, jest podział na resztę i nie resztę, czyli... Osoby, które grały i osoby, które nie grały. Jasiu, czy faktycznie tak jest i czy widać ten podział i faktycznie dokonuje się wyboru osoby, która odpada z tych, którzy grali w poprzednich edycjach lub odwrotnie? No ja myślę, że mimo wszystko widać ten podział, przynajmniej
dziękuję i co? Nie wiem, jak będzie na kolejnych radach, bo wtedy się już tak trochę zatrzę, ale to jest pierwsza, więc to doświadczenie i brak doświadczenia to jest jeden z takich dużych, podstawowych argumentów, na które się patrzy przy wyborze osoby, która się odpadnie. Byłaś dzisiaj na pikniku z przeciwnym plemieniem. Jak sądzisz, czy przez to możesz mieć ściągnięty na siebie większy celownik? Mogę mieć, ale nie czuję, żeby to akurat było, to akurat sprawiło, że na mnie jest większy celownik. Tak przeciwnie. Co się w takim razie, Basiu, wydarzyło na tym pikniku? Co może zadziałać na korzyść Joasi? Powiedziałam wszystkim o tym, co się tam wydarzyło i wydaje mi się, że to zadziałało na korzyść, w sensie skoro sobie trochę zaufania, jeśli chodzi o nasze plemię. Czyli jeśli chodzi o Joasię, brany jest pod uwagę piknik. Julia, co może ściągać na ciebie uwagę twojego plemienia? Może coś związanego z równoważnią? Może to, że źle miałam zadanie. Polubiłaś tak bardzo błoto, że stwierdziłaś, że przejdziesz tak przez nie 3 razy. Błoto jest wspaniałe, błoto jest dobre dla skóry i stwierdziłam, że bardzo chciałam się w nim wydarzać, że to jest tam będzie. Michale? A jak sądzisz, jak jest twój największy atut? Naprawdę ciężko powiedzieć, no bo nie wyróżniłem się jakoś za bardzo, ani też sądzę, że nie pokazałem super mało, więc ciężko mi jest teraz określić. Tym bardziej, że gram dopiero 3 dzień. Dobrze, więc czas się przekonać, kogo plemię Flavi zdecyduje się wyeliminować na swojej pierwszej radzie plemienia. Kto stanie się pierwszym reprezentantem tego plemienia w pokoju milczenia. Czas głosować, ale zanim... Roy, czy chcesz komuś przekazać indywidualny immunitet? Nie, zatrzymuję do siebie. Basiu, a ty? Również zatrzymuję do siebie. Nie możecie głosować na Roya ani na Basie. Wszyscy pozostali są do dyspozycji. Czas głosować. Michał, rozpocznij. Głosuję na ciebie, ponieważ ciężko było się z tobą dogadać. Przeliczę głos. Mam wasze głosy, ale zanim, jeżeli ktoś posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. W porządku. W takim razie wynik głosowania jest ostateczny. Wybrana osoba musi opuścić Radę Plemienia. Przeczytam głos. Pierwszy głos. Michał. Mamy jeden głos na Michała. Joasia. Mamy jeden głos na Michała, jeden głos na Joasię. Michał. Mamy 2 głosy na Michała, jeden głos na Joasię. Michał. Są 3 głosy na Michała, jeden głos na Joasię. Michał. Są 4 głosy na Michała, jeden głos na Joasię. Drugą osobą wyeliminowaną z Robinsonów powiernicy milczenia oraz drugim powiernikiem milczenia jest z dopiskiem Shadyamen Michał. Michał, podejdź do mnie z pochodnią. Michał, taka jest wola prawdziwa. Gratuluję, przetrwaliście waszą pierwszą radę plemienia. Wysłaliście pierwszego waszego przedstawiciela do pokoju milczenia. Została was 7. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Weźcie swoje pochodnie, zgaszone przez deszcz, chociaż nie zgaszone jeszcze przez innych przeciwników, i wracajcie do waszego pokoju. W tym momencie, gdy pochodnia twoje ogień utraci, dołączysz do powierników milczenia nowych braci i każdy kolejny, kto znajdzie tu miejsce do spania,
przyniesie nową wskazówkę w celu jej przeczytania. Tych słów w głowach wam zawita. Nagroda za dobry występ będzie przyzwoita. Bowiem immunitet stawką podczas starcia tego wystarczy go zdobyć, a nie spotka was nic złego. Po część całości kolejno każdy się wybierze. Logiczną frazę utworzą elementy wspólnie. Lecz nie wszyscy muszą grać honorowo i szczerze. Dla ryzykantów coś czeka, rzecz biorąc ogólnie. Dla siebie czy dla plemienia? Oto jest pytanie. Każdy z biegnących przed tym trudnym wyborem stanie. A gdy ryzyko podejmie, to na trawie siądzie i, być może, tajemniczą wiedzę w mig posiądzie. E-mail był dziwny. Na pewno będzie coś ze słowami, na pewno będzie coś z bieganiem, chociażby w niewielkim stopniu. Nie, będzie pewnie sabotowanie plemienia zamiast za wskazówkę do immunitetu. Dzisiejszy e-mail był ciekawy, ponieważ zapowiada ciekawe wyzwanie. W e-mailu było napisane właśnie coś, że będziemy biegać i ze słowami. Nie wiem jeszcze, czy chcę sabotować, zależy na czym będzie polegać to wyzwanie, ale brzmi zachęcająco. Jedna osoba będzie mogła uczestniczyć sobie wskazówkę, bo na to wychodzi. W e-mailu było coś o bieganiu i było coś o układance, jeszcze o tym, że każdy z nas będzie mógł zdecydować, czy bierze udział w tym zadaniu, czy wybiera wskazówkę do ukrytego immunitetu. W streamerze było napisane, że będziemy mieli albo wybór walczyć na rzecz plemienia o plemienny immunitet, albo prawdopodobnie o wskazówkę do ukrytego. Nie bardzo chcę dopuścić do następnej rady, dlatego nie chcę sabotować teraz. Na początek, to Skinto, musicie mi zwrócić wasz plemienny immunitet. Dziękuję, Betty. Immunitet jest znów do zdobycia. W dzisiejszym wyzwaniu macie wybór. Możecie albo biec po immunitet, albo po wskazówkę do ukrytego immunitetu na własną korzyść. Każda osoba z plemienia musi kolejno slalomem pobiec po jedną z desek. Zaczynacie od końca toru do jego początku. Gdy wszystkie deski zgromadzicie na stole, zabieracie je i musicie ułożyć z nich frazę. To plemię, które jako pierwsze ułoży frazę, wygrywa immunitet i nie idzie dzisiaj na radę plemienia. Jeśli chodzi o wskazówkę, jeżeli zdecydujecie się, że wskazówka do immunitetu jest dla was znacznie cenniejsza, biegniecie do ostatniego stanowiska, odwiązujecie wskazówkę, wracacie na start, kładziecie ją na krześle, po czym biegniecie jeszcze raz po deskę. Tak więc zajmujecie bardzo dużo czasu swojemu plemieniu, ale gdy już wrócicie, macie do dyspozycji wskazówkę, z którą do końca wyzwania możecie obcować. Po wyzwaniu zwracacie ją. Warto ryzykować, czy nie warto? Zajmijcie teraz miejsca i zaczynamy. To bierzemy wskazówkę, zaniosa bierze wskazówkę. Ale to nie zdąży po deskę wtedy, bo będzie miała miliard słupków. Dokładnie, do obiegnięcia. Przed wyzwaniem ustaliliśmy plemiennie, że nikt nie bierze wskazówki. Ale no, ja nie rozumiem, dlaczego... Bo ta wskazówka jest dla jednej osoby, więc myślę, że ktokolwiek by po nią nie biegł, to będzie chamskie i nie fair wobec innych osób z plemienia. Więc stwierdziłam, że najlepszy jest, to już w sumie mam z Frytą. Potrzebne jej może. I tak powiedziałam, ej, idź po wskazówkę jej na łóżko. A ona powiedziała, dobra. Zaczynamy więc kolejne wyzwanie o immunitet. Robinsonowie gotowi? Start! Elionek i Joasia jako pierwsze. Tu z kim to na lekkim prowadzeniu?
Uwaga, uwaga! Fryta biegnie po wskazówkę! I poszła po tę wskazówkę. I to było takie, Boże! Fryta wraca po deskę. Alex biegnie po ostatnią deskę dla plemienia Tuskinto. Roy wrócił z ostatnią deską dla Flavii. Alex wraca. Oba plemiona zaczynają układać frazę. Wróci ją. Tak, nie ma to N na przykład, żeby było lepiej. To nie jest takie proste. Ale czekajcie, dobra. Jakie są pierwsze litery ogarnij? Wszystkie na wszystkich stronach. No. To jest O. Nie? O. A plemiona mają problemy. No to nie, to nie. A tu? Nie, ale bo... tych trzech nic nie ma. Tu też nic nie ma. Nie, tu jest. Głupio zmarnować wskazówkę i w sumie nie byłam pewna i Dosima mi w tym pomogła. Bo tak już, jak się już w zasadzie ustawialiśmy, powiedziała: ej, Fryta, nie chciałabyś wziąć tej wskazówki. Było w niej napisane, że wiszli sobie 13 kluczy i one są do pierwszego pokoju na górze po prawej. A to jest cytat. Nie chcesz... A to masz ta puste. Jest jakiś puste z tej samochodzki. Tak to? Flavii wpadło na pomysł. O Boże! Tylko słowa też mówią! Flavii wygrywa wyzwanie. Flavii, gratulacje. Udowodniliście, że nie tylko słowa coś mówią. Zapraszam po immunitet. Gratulacje, jesteście dzisiaj bezpieczni. Nikt od was nie odpadnie. Brawo. Tuskinto, niestety kolejna rada plemienia przed wami. Czeka was popołudnie ze strategiami. Ktoś z was zostanie wyeliminowany i dołączy do pokoju milczenia, do Krzyśka i Michała. Dziękuję, możecie wracać do domu. To mam pytanie. Czemu pobiegłaś po wskazówkę? Sima mnie poprosiła. Teraz mam wrażenie, że jestem głupia i naiwna, bo się posłuchałam do Simy. I to w sumie jej pomysł był. No, to w sumie dużo wyjaśnia. Słyszałeś? Sima ja poprosiła, żeby po wskazówkę biegła. Znaczy, ja powiedziałam Rumkowi. Że co? No, że rozmawiałyśmy przed wyzwaniem. To było pole z twojej strony, czujesz? Ej, ale dobra, to pomijając fakt, że kazałam, więc powiedziałam wskazówkę. To... Kogo chcesz wywalić? Konrada. No, czyli tak zostało ustalone już dawno. To może tym razem nie rozmawiamy 150 razy o tym pytaniu. Więc się dogadałyśmy na Konrada, który no naprawdę mówi wszystkim co innego. I no już nikt nie wie, co on planuje. Teraz bym wyrzucił Jonka, bo pewnie Jonek też we mnie celuje. Bo ja chciałem głosować na Jonka, bo moim zdaniem on jest słabe wyzwanie. Czy Jonek jest jakiś jeden? Znaczy no właśnie. O matko, Elionek. Elionek jest taka... Elionek to jest... Ona jest jedną wielką, radosną kucharką. Ona w pewnym momencie weszła do tej kuchni
i stwierdziła, zostanę królową kuchni. Urządziła tam swoje królestwo, no bo przepraszam. Ona wygania każdego, bo musi mieć poukładane te kubeczki, te szklane. Ja sobie tutaj gotuję, a wy idźcie i mnie nie przeszkadzajcie. Albo coś tam, idźcie, ja chcę tutaj posprzątać. To mnie czasami wkurza. Ale nie mamy tyle głosu. Jak my plemieniem sobie siedzieliśmy w naszym pokoju, to ona sobie czyściła wszystko, czyściła blaty, podłogi, zmywała, nie wiem, okna, szuflady czyściła i tak dalej. Później to układała ładnie i jak ktoś chciał wejść do kuchni, to nie, tutaj stawiam jeden kubeczek, tutaj drugi, tutaj trzeci, a tu leżą talerzyki i masz mi tego nie dotykać. To jeszcze nikt mi w życiu nie powiedział, że mam po sobie nie zmywać. No mi też tak powiedział, ale pozmywałam, bo ja się już... Jak to? A ja jej zostawiłam. Jest, ona się do wszystkich przytula, ale tak za bardzo aż i po prostu to się nie da wymigać od tego uścisku, że jeszcze raz mi przytuli i po prostu jeszcze jak ona mnie przytula, to ja mam wrażenie, jakbym się nie przytula do człowieka. Tym ustaliliśmy, że nikt nie biegnie po wskazówkę. Mówiłam nawet, bo chcieliśmy ustalić, kto biegnie po wskazówkę, powiedziałam, że to jest idiotyczne, bo to jest tylko dla jednej osoby. Teraz gdybym wywaliła frytę, to by było wszystko bez sensu. Więc zasugerowała mi delikatnie, że może Konrad, bo on tak miesza. Ja myślę, że Konrada jest teraz lepiej wywalić. Znaczy, moim zdaniem fryta albo Konrad. Konrada można wywalić dlatego, że na początku miał i czuł się z tym bardzo pewnie. Myślę, że teraz... Znaczy, wiesz, bo ja dobre stosunki z Betty utrzymuję, ale Betty cały czas przebywa z Gienkiem, no nie, więc nie wiem, czego się spodziewa. Nie, to teraz strasznie. Betty z Gienkiem bardzo się lubią. Betty lepi się do Gienka tak bardzo, że nawet mnie to irytuje. Leży sobie Gienek, leży sobie ja, jest sobie taka szpara. Taka no, tak. I w tej szparę kładzie się Betty, tak plecami do mnie, do Gienka, i cześć Mateusz, coś tam, no jak tam, a może przykryć cię kocykiem, bo tak troszkę marzniesz. I myślę, że ich sojusz też może być zagrożeniem, ponieważ Gienek jest typem osoby, która szuka żony. Tak pomyślałam, że w sumie mam już sojusz z Gienkiem. No i tak sobie pomyślałam, że w sumie Dosima będzie zagrożeniem w dalszej grze, że ma dobry socjal, a jest kiepska w wyzwaniach, więc raczej może w niej wróci. Ja mam sojusz z Gienkiem. No wiem, taki. Znaczy wiem, Gienek mi powiedział, że ja też niby w tym jestem. To... Tak. I dlatego ci o tym teraz mówię. Tak. Wymyśliłam sobie, że wywalimy Dosimę. Jestem pewna, że Konrad chce Dosimę. Na kogo chce Dosimę? Dosima chce głosować na Konrada, bo ona jest wkurzona na frytę, ale nie wywala osób po czymś takim i chce jej dać szansę i uważa, że fryta może dać się. Też tak postąpiłam, ale chcę ją przekawać na naszą stronę, żeby wywalić właśnie Dosima. Także teraz głosy są rozłożone Dosima, Konrad. Nakręciłam jeszcze na to Alexa, nakręciłam na to Genka, nakręciłam na to Konrada, chociaż Konrad musiał się bronić, bo on był taki pewny. I nakręciłam na to jeszcze Alionka. I tak mamy już 4 głosy na Dosimę. Dosima odpada. Jeśli mój pierwszy blindsight się powiedzie, to zadzwonię do mamy. To mów jej cały czas, że będziesz głosowała na Konrada. Nie mów nam jej o naszych planach. Broń cię, Panie Boże. Bo wtedy będzie bardzo źle. Ogólnie sytuacja jest dziwna. Co ty wiesz? Wiem, że jest albo 6-1 na Dosima. W sensie, że wszyscy na nią oprócz niej. Nie. Wiesz co, to się nie uda? To się nie uda. To wiem, że to się nie uda. To jest bzdura. A później jest 6-1 na Konrada. To się już prędzej może udać, no. Moim zdaniem. No i w zasadzie tyle. Betty to dla mnie jedna wielka zagadka. Znaczy, ona wzbudza ufność ogólnie. Ona wzbudza straszną ufność i właśnie dlatego mnie to irytuje, bo ja nie znam, czy ona jest taka, wiesz... Szalony pomysł, ale... No. Wywalmy Gienka, bo on jest... No, chociaż nie wiem. W sensie... Kim ty chcesz podwalić? No właśnie. Elionkiem. Elionkiem? Naprawdę. Jeśli Basia tak kłamie... W sumie? Powiedz mi, co powiedział Alex. Teraz? Teraz. On mi teraz powie, znaczy spytał się mnie. Chodzi mi, czy on ci powiedział, że głosuje na Konrada, czy na Dosima?
To powiedział, że jak będzie pewną czwórka, to zagłosuje na, może zagłosować na Dosima. Ale uważam, że to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wywalę dzisiaj Dosima i że większe jest, że za wywaleniem Konrada. To kazałam tak wszystkim mówić? Aha, czyli w sumie... Ale na Betty chcesz głosować? Bo na Elionka to... No bo patrz, jak zagłosujemy na Gienka, no to wtedy Betty zostanie sama, tak? No właśnie nie. Betty nie będzie, będzie sama, i o to chodzi, Gienek zostanie sam. Ja, Dosima i Freta planujemy głosować na Betty. Przecież Betty jest, no każdy lubi Betty, też lubi Betty. Wszyscy lubią Betty. To jest taka scena 3000. Mam plan z Aleksem i z Frytą, żeby zagłosować na Betty, ponieważ ma świetną pozycję, naprawdę ma świetną pozycję. Nie wydaje ci się dziwne, że może być 6-1 w jedną stronę albo 6-1 w drugą stronę? Tak mi się wydaje. To jest bez sensu. Tak. To głosujemy na Betty. Tak? Tak. No dobra. Ja, Dosima i Fryta głosujemy na Betty. Czyli luz. Bo mam władzę w tym promieniu. No dobrze, świetnie. Nie chcę mieć władzy. Ta władza może zostać naruszona. Myślę, że jak ona odpadnie, to Gienek będzie szukał miłości gdzie indziej i przyczłapie do niej. Witam was na waszej drugiej Radzie Plemienia, tu z Kinto. Niestety, przegraliście kolejne wyzwanie. Fryto, jak sobie radziłaś z układaniem frazy? Bardzo dobrze. Tak myślisz? Bo mi się wydaje, że wzięłaś wskazówkę i siedziałaś cały czas bez ruchu. Alex, czy zgodzisz się ze mną? No cóż, trudno zaprzeczyć, jak Fryta pobiegła po wskazówkę, później po deskę i usiadła na krześle i nad nią dumała. Fryto, to bardzo ryzykowne na tak wczesnym etapie gry ryzykować tak wiele, biegnąc po wskazówkę, poświęcając dobro plemienia. I dlaczego zdecydowałaś się na taki krok? W tej wskazówce był bardzo ładny sznurek i chciałam go odwiązać, tylko on chyba nie chciał, to się wyciszyłam kartką. Proszę. Przy wskazówce był bardzo ładny sznurek i próbowałam go odwiązać. Tylko, że on nie chciał się odwiązać, to kartkę wzięłam na pocieszenie. Powiedz mi, czy zawsze jesteś taka samolubna, czy tylko dzisiaj? Codziennie. Codziennie, dobrze. Więc jak oceniasz to w perspektywie swojej dalszej gry? Ja nie wiem, czy to wpłynie na moją dalszą grę. Elionek, nie ukrywajmy, całe plemię się sobie stara, układa różne słowa, które nie mają w ogóle sensu, typu koń. Fryta sobie siedzi, czyta wskazówkę. Co sobie wtedy myślałaś na temat zachowania swojej współplemienniczki? Było mi przykro, bo Fryta jest dobra w grach słownych i mogła nam się przydać. Fraza, którą ułożyliście, właściwie której nie ułożyliście na czas, oznaczała nie tylko słowa coś mówią i z perspektywy zachowania Fryty to wygląda na bardzo prawdziwe stwierdzenie, nie uważasz, Konradzie? Rzeczywiście wydaje się, że ten nasz cytat był bardzo prawdziwy i nie tylko w Robinsonach, ale też w prawdziwym życiu. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z jednym zwitkiem, który porwała Fryta. Wczoraj w koszyku w Trimailu pierwszy zwitek porwał Alex. Alex, całe plemię zgodziło się na to, żebyś zaniósł koszyk drugiemu plemieniu. Całe plemię wykazało się wielkim zaufaniem w stosunku do ciebie. Jak to odebrałeś? Znaczy, to właściwie to ja nawet nie za bardzo chciałem iść i tam iść, no i spożywać śniadanie z drugim plemieniem, no bo, no sorry, nie będę się kompromitować i z Flavinem też. I jak ci się rozmawiało z tamtym plemieniem? Rozmowa była niezwykle interesująca i poruszyliśmy wiele różnych wątków. Podobało mi się. W edycji na samym początku grę rozpoczęło 7 panów i 9 pań. 2 panów znajduje się już na górze, oczekując z niecierpliwością na powrót. Dosim, jak byś się czuła, będąc pierwszą panią, która kiedyś była górą, a teraz również jest na górze, ale jest dołem?
No na pewno czułabym się dosyć niezręcznie, biorąc pod uwagę dwóch panów na górze. Bo po prostu jestem dosyć nieśmiałą kobietą. Konrad, to jest ten ważny dla ciebie. Ostatnio miałeś indywidualny immunitet, mogłeś sobie pójść na spacer na dwa dni i tak byś nie odpadł. Dzisiaj już tak nie jest, dzisiaj możesz odpaść. Jak się z tym czujesz i czy masz przez to stresa? Czuję te emocje i wiem, że jest duże prawdopodobieństwo, że mogę odpaść. Elionek. Gotujesz absolutnie wszystko. Wszystko. Oprócz tego sprzątasz, zmywasz, wszystko, robisz wszystko. I po prostu, gdyby to nazwać gastronomiczną strategią, to myślę, że osiągnęłaś jej najwyższy poziom. Dziękuję. Jak myślisz, jak plemię to odbiera? Nie wiem, jak odbiera to plemię, bo właściwie robię to dla wszystkich i jego plemię jest... O Jezu! Wyciągany po prostu. Nie wiem, o czym rozmawiać. Gastronomiczna strategia. O Boże. No, więc jak sądzisz? Widzę, że twoje plemię odbiera bardzo radośnie. Tak. Alex? Alex, czy cieszysz się, że nie musisz zmywać? To dosyć dyskusyjna sprawa, ale myślę, że Elionek ma tyle radości przy byciu, sprawieniu, że czujemy się tak przytulnie, że to je rekompensuje. Myślę, że tym miłym akcentem możemy rozpocząć głosowanie. Wszyscy jesteście do dyspozycji. Czas głosować. Dosima, rozpocznij. Mam nadzieję, że to nie ja, tylko ty. I no... trzeba było się aż tak nie lepić. Uważam, że wywalenie Konrada będzie teraz mało opłacalne, a ty możesz za dużo zrobić. Mam wasze głosy, ale zanim, jeżeli ktoś posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. W porządku. W takim razie, wynik głosowania jest ostateczny. Wybrana osoba musi opuścić Radę Plemienia. Przeczytam głos. Pierwszy głos. Dosina. Mamy jeden głos na Dosinę. Petty. Mamy jeden głos na Dosinę. Jeden głos na Petty. Dosima. Mamy dwa głosy na Dosinę. Jeden głos na Petty. Dosima. Mamy trzy głosy na Dosimę, jeden głos na Betty. Trzecią osobą wyeliminowaną z Robinsonów powiernicy milczenia oraz trzecim powiernikiem milczenia jest... Dosima. Dosima, przynieś mi swoją pochodę. Dosima, taka jest wola plemienia. Otrzymasz jednak szansę powrotu do gry, weź pochodnie i udaj się do pokoju milczenia. To wyeliminowaliście Dosimę, bardzo, bardzo mocną zawodniczkę. Zobaczymy, jak to się ułoży dalej. Czy tego pożałujecie, czy może będziecie z siebie dumni. Wracajcie do siebie. Dobranoc. Dosima, jesteś wspaniała i wspaniała. I bardzo się cieszymy, że byliśmy z tobą w plemieniu.
zobaczyć fragmenty kolejnego odcinka. W następnym odcinku Robinsonu koniec z pierwotnymi plemionami. Zrzućcie opaski, mieszamy plemiona. I koniec z sentymentami. Wszyscy nie wierzę, że tak mogło się stać. Jeśli coś źle zrobi, wybierze, ja w życiu takiej rzucającej osoby nie spotkałam, to tylko na niej to się odbije. No jest, znaczy się tak sobie do mnie to jeszcze nie dociera, bo to jest takie no, dziwne, naprawdę dziwne. Znaczy się po pierwszym głosie już miałam takie dobra głos, więc no nie ma szans. Ja najmniej sobie bym chciała eliminować zagrożenia, no to zagrożeniem takim o wiele bardziej z dupy jest Konrad. Bo ja jestem od niego fajniejsza. No ale no, troszkę przykro. Myślę, że biorąc pod uwagę moich przeciwników, moje szanse na powrót są ogromne. Tak mówię obecną. Póki co wygrywam. Przedmiot, którego szukać będziecie, dobrze jest znany. W wielu edycjach Robinsonów był już ukrywany. Gdy po głosowaniu w dobrej chwili go użyjecie, od powrotnej eliminacji się uratujecie.